Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z międzynarodowego pierwszego serwera, z którego już dosyć długo nic nowego nie było pokazywane. Mamy teraz 559 level, jest event związany z expem, więc jakaś szansa, że wiemy 560 jest. Jeżeli nie, no to czas w końcu zabrać się za lochy i jakieś tam pierwsze lepsze klikniemy, bo zostało tylko w mroku. Więc każdy ma bodajże ponad 120 czy tam 130 milionów expa. Kalendarz, jak widzimy, nie jest zbytnio ciekawy. Fajnie byłoby go pominąć, ale tutaj jakby każdy dzień jest ważny, no bo też mamy drogę do 600 levela free to play. Jakiegoś epika sobie za chwilę wrzucimy. Wybierzemy sobie tego, którego na pewno nie będziemy używali, czyli jest nam po prostu zbędny. No i były te legendarne lochy, które tutaj udało się bodajże 3 razy zrobić, no to zrobiło się w tym plecaku trochę mało miejsca, więc czas po prostu powywalać to do toalety i później to rozmontować. Przy okazji mamy też przygodomat pełny, więc może nawet z tego przygodomatu coś ciekawego wpadnie. 55 tysięcy inteligencji, 30 tysięcy wytrzymałości. No tak myślę, żeby tą inteligencję docisnąć do 70 tysięcy. Pewnie dopiero zrealizujemy to na przełomie lutego, może marca przyszłego roku i wtedy sobie pójdziemy w kierunku wytrzymałości, a może nawet pójdziemy jeszcze inaczej przez cały przyszły rok, tylko inteligencji, tak żeby były te 100 tysięcy mniej więcej, 47 milionów i za epika, no to jak najbardziej zaraz też tam musimy wrzucić. Hydra 20 level, bardzo fajnie wygląda, parę procent powinniśmy zbić, takie ataki powyżej 100 milionów powinny nam krytyki wejść, o, jeden, drugi, trzeci, może nawet jakiś tam 150 będzie, o, jest 150, więc bardzo fajnie, będzie coś większego, niestety nie, jeszcze nigdy chyba nam się udało ubić tej 20, więc nawet nie wiem, co tam jest na koniec. Jesteśmy gdzieś, nazwijmy to, w górnej połowie stawki, trochę jeszcze loków nam zostało, więc jest szansa na awansik, tutaj trzecie miejsce jako polska gildia, więc jest wszystko ok. Jak są elewatorki, to widzicie, że mamy drugie miejsce najczęściej. Za niego też powinien być chyba kolejny, bo bodajże w listopadzie chyba wypada na niego czas. Wszystkie już pupilki są na 200 levelu wymaksowanym, więc zaczynamy zbiory zimowe. A zanim zaczniemy, oczywiście musimy odebrać te 47 milionów expa, to sobie przy okazji też rozmontujemy, no bo tu jest trochę gorsze, tu wszystko już jest na maksa, więc nie ma to dla nas sensu. Też widzicie, że mamy dużo jeszcze tego metalu i kryształów, ale na razie szukamy inne itemki z maksymalnymi runkami. Ciekawe, na 26 świecie nadal nie mam, nawet po tym legendarnym lochu, te 50% w jednym itemku do golda, więc nawet jakby coś tam się pokazało w sklepie, nawet za 15 grzyba, trudno. Zainwestowałbym to, byle żeby tylko nie nosić na sobie dwóch itemów i nie blokować na coś znacznie lepszego. No tu podziemia możemy sobie oczywiście zrobić, sobie jeszcze to wyrzucimy. Przy okazji widzicie prawie 500 000 za kolejny punkt ulepszenia, więc dosyć drogo. To sobie pacniemy annihilatora, tak 5 razy, bo tylko tyle niestety możemy. W podziemiach, no, 33 miejsce nie jest źle, do topki jeszcze nam dużo brakuje i raczej nigdy ich nie dogonimy, no chyba, że oni po prostu, bo na pewno już też wszystko wymaksowane, jeżeli chodzi o podziemia, więc już powoli trzeba będzie iść w kierunku realizacji awki. Tu mamy 149 tysięcy, na głównym TDI-ku to jest poniżej albo nie 60 z hakiem. Kopalnia złota, no już coraz to lepiej. Na 60 levelu znów będzie jakiś tam mały bonusik, pewnie parę set tysięcy tego golda więcej na godzinę. No może lekko przesadzam, no ale czas już zacząć tą aweczkę. Oczywiście przy takich eventach, no to 3 paseczki są obowiązkowe. Też chyba Epic jest gwarantowany z tego, co widziałem po zrealizowaniu pierwszego paska, więc chwila przerwy muzycznej musi nastąpić.
Awka skończona, robimy porządki w plecaku, no i chyba czas próbować swojego szczęścia w kostkę. Liczymy oczywiście na jakieś fajne klipsy, no bo przez te pomijanie trochę tego straciliśmy, więc może się uda jakieś 10, a może nawet 50 zrobić. Tu weźmiemy sobie 18 milionów drewna, chętnie przyjmiemy, może też będzie podobnie z kamieniem. 1 200 000 też nie jest źle, może kolejne 1 200 000, niestety się nie udało, więc próbujemy dalej. No, czyli dzisiaj dzień drewna, czyli 6 milionów jest, o jest też kamyczek. Będziemy mieli z czego kopać kolejne klejnociki, których wartość już jest 10 milionów, czyli można je ładnie sprzedać i poświęcić je na jeden trening. Mieć czas na przygodomat, który nam prawie zalega. Niestety nie stać nas na wierzchowca minus 50%, więc musimy tak się bawić. Oczywiście jest nam tego przygodomatu zejdzie, ale nie jest tragicznie. Tutaj tylko wierzchowiec 25% jest w okresie świąteczno-noworocznym. Wtedy to ma największy sens. No i wtedy codziennie się robi jakby te trzy paseczki, więc dużo da się nadgonić. Póki co w miarę dobrze to wygląda. Choć liczyłem, że będzie więcej tych czerwonych albo z 559 levelem. Póki co to 558 niestety dominuje, więc nie spodziewam się też wielkiego wyniku. Choć około 300 milionów może się uda. Ale jak będzie, po tym ostatnim zobaczymy. No 288 milionów, 22 miliony expa. Ostatnio jak na głowie sedeliku to już miałem tylko 9 milionów expa, więc duża różnica. Niestety nie dało nam to rady wbić levela, więc trzeba będzie jednak posłużyć się pomocą w lochach, wybrać cokolwiek tam pierwsze, bo tu mam karuzelę dostała i strefę mroku, no to może strefę mroku, to mamy ten smoczy skarbiec, mamy poniżej chyba tam 60 milionów, każdy powinien już setkę dawać, no trochę ich jeszcze mamy do zrobienia, więc jakiś tak, nie wiem, z 7 leveli, z 8, może nawet z 10. Jak nie więcej, jeszcze mamy w tym zachomikowane, można by 12. Nie, kiedyś trzeba będzie to tak realnie sprawdzić. No tutaj nawet poza Barbarem nikt nie powalczy, a nawet chyba Barbar nie straci więcej niż 5% swojego dotychczasowego życia. 100 zionów, więc level już widzimy w lewym górnym rogu. No pierścień dosyć fajny, bo tam mamy chyba plus 10%, więc pewnie weźmiemy go sobie, zrobimy sobie w nim dziurkę, no i będziemy dumnie nosić, bo w końcu pod koniec miesiąca będzie Halloween. Choć nie wiem, kiedy obejrzycie ten odcinek. Póki co 560 level zaliczony. Jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, też możecie je śmiało zadawać. Postaram się na nie odpowiedzieć w komentarzu. No i co mi zostaje powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce na kolejnym odcinku.